Dzień dobry Państwu. Mamy piękny poranek. Poniedziałek. Kolejny tydzień. I mam nadzieję, że wreszcie maski spadną. Ale nie tylko te maski, które noszą ludzie, ale i wszystkie inne maski. Proszę Państwa, ile można tkwić w całkowitym zakłamaniu systemowego świata, gdzie rządzą jakieś siły zza kurtyny, że potrafią nawet prezydentowi Polski i całej reszcie założyć maski, ponieważ tak trzeba. Ponieważ mamy ogromne zagrożenie jakiegoś wirusa, świrusa za przeproszeniem. Proszę Państwa, nie da się tolerować takiego zakłamania. Proszę Państwa, ja nie jestem w stanie, ja czekam latami na to, żeby wreszcie została jakaś rehabilitacja. Naprawdę, uwierzcie mi, że media są zdolne do wszystkiego. Strach o pracę, strach o stanowisko, że można powiedzieć, że czegoś nie ma, a jest, przecież w telewizji mówili, bo jest, no to przecież nie można się wyłamywać. Bo przecież tu chodzi o mój autorytet, o moje stopnie naukowe i tak dalej. Kim są ci ludzie? Proszę Państwa. Można walczyć na różnych płaszczyznach. Starać się. Ja też trwam sobie, po prostu sobie trwam. Walczę o to, żeby przeżyć każdy następny miesiąc. Żeby można było coś zrobić. I żeby nie dać się okraść. Bo bandyci z ZUS-u, mordercy, którzy są w układzie zamkniętym, mordują ludzi. Nie ma sensu cokolwiek robić, skoro są układy, o których się nie mówi. ZUS, bank. Ja do dzisiaj nie mam odpowiedzi. Proszę Państwa, zostawić kogoś bez środków do życia, to jest morderstwo. A jeszcze nie daj Boże, jak to się dzieje w innych miastach, gdzie po prostu układy, które są, ZUS-u, układu zamkniętego ze wszystkimi tam sądami i innymi pociotkami, żeby obrabowywać staruszków, to tak sobie myślę, że ten wirus to też był pewnego rodzaju jakimś jakąś metodą na to, żeby sobie przyspieszyć pewne sprawy. Bo przecież to jest tak łatwo teraz zmanipulować i nawet niektórzy zawału pewnie dostają, że po prostu jest jakiś śmiertelny wirus, który pozabija wszystkich. Bardziej bym się bał urzędników, którzy są mordercami, bo tych statystyk nikt nie prowadzi. Chyba ile zabił ZUS klientów swoich, jak i tych, którzy zostali tak potraktowani w taki sposób, że nas wymiar niesprawiedliwości doprowadził niektórych do totalnej depresji. Bo jak można uznawać wyroki, które są absolutnie oderwane od wszystkiego? Albo jak można po prostu akceptować coś takiego, że człowiek jest oskarżony o... Nie oskarżony, tylko pomówiony w prasie i to nie tylko polskiej, ale i zagranicznej i sąd nic z tym nie robi, się 14 miesięcy z tym bawi. Proszę Państwa, z ofiar robi się oprawców i bandytów, a bandyci dobrze się mają. Czas się obudzić, proszę Państwa. Tak samo jak jest z tym cholernym wirusem. To jest jedna wielka bzdura. Ciekawe, jak to wszystko wyjdzie, jak będą wyglądali ludzie, którzy po prostu wnet mnie chcieli zjeść, że powinienem dystans utrzymywać, bo przecież ja go zarażę, proszę Państwa. W sklepie nie wolno, bo przecież ja zarażę. Proszę Państwa, ja tu mam swoją taką tarczę ratunkową, swoją, żeby wrócić do tych pierwszych naszych korzeni. Do tego, że jesteśmy po prostu Słowianami, którzy zawsze cenili sobie wolność, zawsze chcieli, jak to się mówi, dobroci, zawsze się szanowało starszych, zawsze się pilnowało tradycji. I zawsze żyliśmy zgodnie z przyrodą i traktowaliśmy przyrodę jak ludzie. Jak ludzie. Bo to nie tylko chodzi o Polaków, tu chodzi o wszystkich, proszę Państwa. Tutaj mamy znowu nasze miejsce pamięci. Tak sobie pomyślałem, że trzeba Wam to pokazać, tylko nie wiem, czy się mi to umieści w kadrze. To jest moje koło ratunkowe, proszę Państwa. To jest moje koło ratunkowe na to wszystko. Dlaczego ten symbol jest tak cenzurowany w internecie, na Facebookach, na przeróżnego rodzaju innych forach? Bo proszę Państwa, to jest
To jest nasze prawdziwe dziedzictwo, a nie to, co mówi nasz marszałek, czy tam jakiś jeden z drugim. O jakimś dziedzictwie zafałszowanym. Kłamstwa wyznania handlowego, proszę Państwa. Ja widzę, co się dzieje i czuję, jak Amerykanie już zaczynają się budzić z tego całego letargu. O co tu chodzi? Z czym chodzi? O co chodzi z antenami 5G? O co chodzi z całym systemem układów jakichś dziwnych afer? Wykorzystywania dzieci, handlu dziećmi. Wszystkich po prostu, całego tego zła, tego świata. Może to wreszcie pękł ten wrzód? A może jeszcze trzeba chwilę poczekać? A może to jest zbyt wczesna radość, ponieważ niektórzy wolą trochę mniej, bo przecież nic nie da się zrobić. Przecież ludzie mówią, że nic nie da się zrobić, bo świat taki jest. A świat może być inny, tylko po prostu musimy tego chcieć, proszę Państwa. I musimy wrócić do naszych korzeni, ale tych prawdziwych korzeni. Ja sobie nie wyobrażam, po co ja mam na przykład robić cokolwiek tutaj bardziej, jeżeli ja jestem tutaj... Próba okradzenia mnie, zniszczenia, pozbawienia honoru, pozbawienia godności. To są właśnie nasze sądy, nasza prasa, nasze wszystko. Co z wami zrobiono? Co z wami zrobiono? Powiedziano wam, że jest jakiś wirus. Wirus? Proszę Państwa, chciałbym to zobaczyć. Tak naprawdę chciałbym to zobaczyć. Zastanawiam się, co będzie z tym Billem Gatesem. Co będzie z tymi wielkimi tego świata, którzy mają pusty pieniądz. To się powinno wszystko zmienić. To się nie da. Nie da się tego tolerować. Ja nie wiem, jak jeszcze ludzie to mogą tolerować. Chyba że ludzie w większości milczą i wolą nic nie mówić, bo przecież mówienie prawdy jest aktem rewolucyjnym. W czasach zakłamania, fałszu, jak to mówił Orwell, proszę Państwa. Na koniec jeszcze raz pokażę. To jest moje koło ratunkowe. Sam je zrobiłem i będę robił takich kół więcej, jak będzie ktoś chciał. U siebie nawet zawiesić, czy cokolwiek. Proszę Państwa, ja po prostu nie wiem, ale to jest naprawdę prawda, że oszukać miliony, a nawet miliardy ludzi jest łatwo. Gorzej jest przekonać, że są oszukiwani. Więc z takim przesłaniem zostawiam Was na dzisiaj i na następne dni tego tygodnia. Trzeba mieć siłę. Wiem, że są przyjaciele, którzy teraz też mnie niektórzy oglądają. Albo będą oglądać trochę później, którzy mają podobny pogląd na tą sprawę, którzy odnajdują się w tym wszystkim, którzy pokazują gestapo, które chodzi i szuka, kto chodzi bez maski, kto w masce. Proszę Państwa, to jest po prostu... Właśnie teraz przypomniało mi się coś. Był kiedyś taki film, K-Pax, tak? Kosmita, który leczył umysłowo chorych, proszę Państwa. Niech będzie, że ja jestem tym kosmitą, ponieważ tam był taki aktor, który taką rolę grał. Murzyna, który nie wychodził bez maski. On zawsze musiał mieć maskę, ponieważ na zewnątrz są wirusy i bakterie. I on ich przekonał, ten kosmita przekonał tego człowieka, że nie ma czegoś takiego i zaczął wychodzić bez maski. Proszę Państwa, ile można przekonywać ludzi, że ta maska to jest jedna wielka bzdura? Nie wiem. Zrobicie, co uważacie. Ja uważam, że każdy ma wolną wolę. Ja robię swoje. Nie dam się tak stłamsić. Chcę żyć. Chcę się uśmiechać i wiedzieć, że po prostu żyję. A nie, żeby zostać stłamszonym przez to, że człowiekowi zabiorą możliwość jakiegokolwiek działania na tle finansowym, ponieważ bandyci potrafią wymyśleć takie po prostu decyzje, które są absolutnie odbiegające od rzeczywistości, a ZUS jeszcze ma swoje instrumenty, żeby po prostu człowieka zabić. Dla mnie największym wrogiem nie jest żaden wirus, żadna bakteria, nic innego. Dla mnie ZUS jest największym bandytą, który jest usankcjonowany w Polsce i ma swoje środki prawne, proszę Państwa. Tak samo dotyczy to skarbówek i całej reszty, ponieważ tak naprawdę zrobiono w ten sposób, że żeby mogła płynąć krew w danym organizmie, to ona musi tam być. A jeżeli wszystko jest wypite, to co oni jeszcze chcą, proszę Państwa? Wszystko jest transferowane na Zachód. Okupacyjne sklepy, okupacyjne zakłady, okupacyjne korporacje. I pracują tam ludzie, którzy nie mogą nic powiedzieć, bo przecież wszyscy, jeżeli mamy nosić maski, to musimy je nosić, prawda? Zrzućmy je, proszę Państwa. To jest moje koło ratunkowe. Moje koło ratunkowe.
a nie jakieś rządowe, za przeproszeniem, gówno. Dziękuję ślicznie za uwagę.